Czy Kajetana i Teresa stają się przyjaciółkami? Dwie kobiety wydają się niezwykle związane po strasznych przeżyciach podczas zamachu. Teresa i Kajetana niespodziewanie zbliżają się do siebie po zamachu, podczas którego Sierra uratowała życie córce Fabiany. Mauro prowadzi dochodzenie na strychu i rozumie, że bomba była ukryta w zielonym szklanym wazonie. Casilda przypomina sobie, że to ona zaniosła wazon do kościoła na prośbę dziwnego kwiaciarki, który okazał się być anarchią Kalandą. Dziwna przyjaźń, Teresa otrzymuje od Kajetany cenny bransoletkę jako wyraz wdzięczności za uratowanie jej życia podczas strasznego zamachu, który wstrząsnął Acacias. Fałszywa Sotero proponuje potem Sierrze pomoc w fundacji Germana de la Serny, jej zmarłego męża, oraz w odbudowie akacjowej. Między dwiema kobietami zawiąże się bardzo szczególna i nietypowa więź, wdowa po Germanie nie wie, że młoda nauczycielka to ta, której skradła tożsamość, żyjąc jej życiem, podczas gdy Teresa wie o wszystkim, ale mimo to prawie darzy oszustkę sympatią. Tymczasem dochodzenie Mauro San Emiterio w sprawie zamachu toczy się szybkim tempem. Inspektor przesłuchuje służące na temat dziwnego zielonego szklanego wazonu, który postawiono przed figurą Świe. Antoniego, ponieważ to właśnie odłamek tego szkła został znaleziony na zwłokach Maximiliano Hidalgo. Według Mauro jest prawdopodobne, że bomba była ukryta właśnie w tym naczyniu, i pozostaje do ustalenia, kto zajmował się dekoracjami na ślubie, który związał małżeństwem Ramona i Trini. Casilda domyśla się prawdy, podczas gdy Rosina, wspierana przez Pablo, organizuje stypę dla biednego Maximiliano. Casilda zdaje się mieć nagłe przeczucie, zaczyna niestety rozumieć, że miała nieświadomą, ale kluczową rolę w brudnej sprawie zamachu, ponieważ to właśnie ona zaniosła ten wazon do kościoła. Kalanda, podszywając się pod pracownika kwiaciarni z dzielnicy, zatrzymał ją na ulicy, prosząc o dostarczenie tych kwiatów na ceremonię, a ona naiwnie wyraziła zgodę. Czy to więc ona jest odpowiedzialna za śmierć pana Maximiliano, który notabene darzył ją szczerym uczuciem? Niestety, Casilda zostanie wciągnięta w pierwszoosobowe śledztwo w sprawie bomby wybuchającej w apartamentowcu, i udowodnienie jej niewinności będzie bardzo trudne. Życie biednej dziewczyny zostanie całkowicie wywrócone, a zapłaci bardzo drogo za swoją naiwność. Mauro San Emiterio ma zamiar odkryć prawdę o druzgocącym zamachu. Podczas gdy Humildad, po zakończeniu swojej miłości z Mauro, decyduje się wrócić do klasztoru, inspektor kontynuuje śledztwo w sprawie zamachu i zaczyna podejrzewać Guadalupe. Pablo, który jest jedynym członkiem rodziny pozostającym trzeźwym, pomaga Rosinie przygotować stypę i odkrywa, że Maximiliano skrywał tajemnicę. Decyzja Humildad, po przeżyciu zamachu w Acacjowa, Humildad Varela decyduje, że nadszedł czas, aby zdecydować, co zrobić ze swoim życiem.
koniec jej związku z inspektorem Mauro San Emiterio, który prawdopodobnie jest zakochany w innej osobie, z którą widziano go w czułych sytuacjach kilka minut przed eksplozją, skłania ją do zastanowienia się nad swoim dalszym postępowaniem, dlatego młoda kobieta postanawia wycofać się do klasztoru. Dowiedziawszy się o tej decyzji, Mauro jest z jednej strony ulgowy, ponieważ czuje się teraz wolny, aby rozwijać swój romans z Teresą, z drugiej jednak strony nie może nie być zaniepokojony przyszłością swojej byłej dziewczyny. Podejrzenia wobec Guadalupe, podczas gdy dochodzenie w sprawie zamachu trwa, Casilda, która zrozumiała, że nieświadomie jest odpowiedzialna za tragedię, ponieważ to ona zaniosła wazon do kościoła, udaje się uniknąć nachalnych pytań ze strony Mauro dzięki interwencji Martina. Niestety, biedna służąca została wplątana w sprawę przez anarchistę Calandę, który poprosił ją o dostarczenie do kościoła rośliny, która zawierała ładunek wybuchowy. Guadalupe również zajmowała się dekoracjami i początkowo Mauro podejrzewa ją, sekrety Maximiliano. Niespodziewana śmierć Maximiliano głęboko wstrząsa Rosiną i Leonor, tylko dzięki wsparciu Pabla organizowana jest stypa na cześć biednego Hidalgo, ponieważ Leonor jest załamana i nie może pogodzić się z tragiczną stratą ukochanego ojca. Pablo w międzyczasie zdaje sobie sprawę, że mężczyzna miał wiele tajemnic, których nawet żonie nie ujawnił. Co więc ukrywał Hidalgo, ojciec Leonor, który zmarł w zamachu w Acacias, ponownie pojawia się we śnie, aby pocieszyć przyjaciela Ramona. Mauro zostaje zwolniony z obowiązku prowadzenia śledztwa w sprawie zamachu, podczas gdy Leandro decyduje się zmierzyć z nową rzeczywistością, która czyni go ojcem Wiktora. Podczas gdy Maria Luisa martwi się o swojego ojca Ramona, ten ostatni śni o Maximilianie, który zachęca go do wytrwania. Surowe środki, Mauro zareagował agresywnie wobec Peiro, oskarżając go o niedostateczne nadzorowanie dzielnicy, pomimo świadomości ryzyka zamachu. Między nimi wybucha gwałtowna dyskusja, w wyniku której Mauro zostaje zdymisjonowany ze stanowiska. Nie będzie już więc to on prowadził dochodzenie w sprawie tego, co wydarzyło się w Acacias, w momencie, gdy wydawało się, że był na właściwym tropie? Ojcowie i synowie. W międzyczasie Leandro, po odkryciu wstrząsającej prawdy o Wiktorze, który w rzeczywistości jest jego synem, udaje się do niego do szpitala, aby dowiedzieć się, jak się ma. W tej sytuacji stara się zachowywać jak troskliwy ojciec. Maria Luisa również jest przy Wiktora, choć bardzo martwi się o los ojca Ramona, który nadal nie jest poza niebezpieczeństwem. Gdy dziewczyna wraca do pokoju Palacios, znajduje puste łóżko i w rozpaczy zastanawia się, co się z nim stało. Prawdziwy sen, tymczasem Ramon przeszedł operację, ale nie można jeszcze powiedzieć, że niebezpieczeństwo minęło. Po nocy obserwacji mężczyzna budzi się i zostaje odwieziony do pokoju, gdzie ma wizję, w której Maximiliano Hidalgo, jego świadek ślubny tragicznie zmarły w zamachu, zachęca go do niepoddawania się. Czy to będzie bodziec, który skłoni Ramona do reakcji i wyjścia z tak trudnego momentu?
Ramon powróci do zdrowia, ale dla niego nadal czekają nieprzyjemne sytuacje. Co z Maurem, co się teraz wydarzy, gdy został zwolniony z dochodzenia w sprawie zamachu? Młoda służąca zdała sobie sprawę ze swojego nieumyślnego zaangażowania w zamach i jest bardzo przerażona. Casilda zrozumiała, że jest odpowiedzialna za zamach, w którym zginął człowiek, którego bardzo kochała, czyli Maximiliano Hidalgo. Fabiana próbuje ostrzec Cayetanę przed Teresą, ale z niewielkim skutkiem. Leandro tymczasem jest bardzo urażony przez Julianę, podczas gdy Ramon zostaje wypisany ze szpitala. Zwroty sumienia. Casilda jest dręczona poczuciem winy za naiwne przyjęcie zadania dostarczenia do kościoła wazonu z bombą, przez co przekonuje się, że jest odpowiedzialna za zamach i następczą śmierć Maximiliano Hidalgo. Dziewczyna jest bliska załamania i zwierza się wszystkiemu swojej przyjaciółce Lolicie. Ta, wysłuchawszy jej, odradza jej spowiedź, ponieważ w ten sposób ryzykowałaby zapłatę za winę, która wcale nie jest jej, przynajmniej nie całkowicie. Matka w niepewności, Fabiana, tymczasem, wydaje się nieco zaniepokojona rosnącą bliskością między Teresą a Cayetaną, które stają się coraz bardziej zżyte. Służąca, znająca doskonale prawdziwą tożsamość młodej Sierre, stara się zasiać wątpliwości w umyśle córki w związku z nią. Jednak Cayetana, jak będziecie mogli zobaczyć w następnych odcinkach telenoweli Akacjowa 38, zupełnie nie zwraca na to uwagi i wydaje się, że zupełnie nie podejrzewa o prawdziwe intencje, jakie młoda nauczycielka ma wobec niej. Gniew Wiktora. Po odwiedzeniu Wiktora w szpitalu, który nadal źle się czuje, Leandro spotyka się z Julianą. Mężczyzna zachowuje wobec cukierniczki chłodne i zdystansowane podejście, nie wybacza jej ukrycia mu tak istotnego szczegółu, jak ojcostwo Wiktora. Maximiliano Hidalgo, będąc na łożu śmierci, ujawnił krawcowi Solerowi tę palącą prawdę i nie wiadomo, dlaczego był on świadomy takiej informacji. W międzyczasie Ramon Palacios, po przejściu operacji, zostaje wypuszczony do domu za zgodą Trini. Sytuacja wyraźnie komplikuje się dla Cassidy, chociaż na razie wydaje się, że poradziła sobie z nachalnymi pytaniami ze strony Mauro, biedna dziewczyna nie śpi spokojnie. Młoda Hidalgo jest załamana z powodu utraty ojca i wysuwa poważne oskarżenia pod adresem inspektora Mauro San Emiterio. Fabiana nadal ostrzega córkę przed jej związkiem z Teresą, podczas gdy Rosina i Leonor, po śmierci Maximiliano, znajdują się w poważnych kłopotach finansowych. Podejrzenia Mauro co do bomby prowadzą do podejrzeń wobec Guadalupe, podczas gdy Leonor, zdesperowana, oskarża komisarza o niezatrzymanie jeszcze zabójcy jej ojca. Nieufność Fabiany. Fabiana, która próbuje ostrzec córkę przed Teresą Sierrą, do której fałszywa Cayetana wydaje się niebezpiecznie zbliżać, przypadkowo podsłuchuje kompromitującą rozmowę między Teresą a Mauro, z której wnioskuje, że dwójka ta coś ukrywa.
bardzo prawdopodobne jest, że między nimi coś się dzieje, co sugeruje, że dziewczyna może być szpiegiem inspektora, który zawsze był wyjątkowo wrogo nastawiony do złowrogiej pani z Akacjowej. Hidalgo na skraju bankructwa, w międzyczasie Felip, po przeczytaniu testamentu Maximiliano, zwierza się żonie Celia, że Leonor i Rosina są na skraju bankructwa. Maximiliano Hidalgo, przed śmiercią, zainwestował cały swój majątek w zakup ziemi, która nie ma najmniejszej wartości. W kolejnych odcinkach telenoweli Akacjowa 38 dwie biedne kobiety będą miały poważne problemy z przetrwaniem, jednak wkrótce może nadciągnąć dla nich miła niespodzianka, która powinna złagodzić ich ból. Śledztwo trwa, Mauro zrozumiał, że rozwiązanie zagadki dotyczącej bomby ukrytej jest na strychu, dlatego kontynuuje dochodzenie wśród służących. Jego pierwsze podejrzenia koncentrują się na Guadalupe, ale jak wiadomo, to nie ona zaniosła do kościoła podejrzany wazon. Podczas pogrzebu Maximiliano, Leonor, zrozpaczona, atakuje werbalnie inspektora i pyta, dlaczego jeszcze nie aresztował odpowiedzialnego za śmierć jej ojca. W życiu Rosiny i Leonor wkrótce pojawią się niespodzianki, niektóre z nich będą miłe, a inne mniej.